Ewidentnie mamy też do czynienia z grupą prokuratorów, która no, od dłuższego czasu ujawnia swoje poglądy polityczne. Każdy jakieś poglądy polityczne ma, również urzędnik państwowy, natomiast powinien je mimo wszystko, szczególnie jeżeli pracuje w tak wrażliwej formacji, jaką jest prokuratora, powinien te poglądy polityczne nie powinien ich ujawniać. Nie powinno być wrażenia, że prokurator jest zaangażowany politycznie po którejś ze stron, a tak myślę, jest do czynienia. To nie jest zaangażowanie po stronie. W przypadku prokuratorów, którzy poprzednio pełnili wysokie funkcje, a dzisiaj je stracili i z pewną nostalgią wspominają poprzednią władzę. Prokuratorzy, którzy bronią, nie popierają żadnej partii, to nie są prokuratorzy, którzy popierają działanie jakiejś partii, to są prokuratorzy, którzy bronią niezależności prokuratury od partii rządzącej i problem polega na tym, że wszczynali śledztwa, na przykład w sprawie wydawania czy organizowania wyborów, natychmiast to śledztwo tej pani prokurator zabrano i umorzono. I po prostu jest bardzo wiele kwestii, którymi prokuratura się nie zajmuje, ponieważ są niewygodne dla partii rządzącej i stąd wynikają wypowiedzi tych prokuratorów. Także to jest po Panie prostu szukana. Ja nie pamiętam wypowiedzi tych prokuratorów, kiedy w ewidentny sposób podczas rządów poprzedniej władzy nie wstrzymano bądź umarzano sprawy, które były wielkimi aferami. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/.